Jestem Polką, urodzoną w Austrii. Mimo to historia Polski bardzo mnie interesuje. Czytając, przeglądając książki o wojnie polsko-bolszewickiej, dostrzegam, że była to tragedia dla dopiero odrodzonego państwa polskiego. Szczególnie przejmujące są dla mnie wspomnienia z Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. Urzeka mnie, jak Polacy walczyli o swoją ojczyznę. Dopiero co za odzyskaną niepodległość postanowili walczyć do ostatka sił. Podziwiam ich. Oni wszyscy są dla mnie bohaterami. Nie bali się przeważającej siły wroga. Nie bali się zginąć i oddać często swe młode życie za Boga, honor i ojczyznę. Szczególnie moją uwagę zwróciły wspomnienia sanitariuszki Anny Kamińskiej, która spełniała swój patriotyczny obowiązek w Szpitalu Polskiego Białego Krzyża, założonego przez Helenę Paderewską. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej ocaliło nie tylko Polskę, ale i też całą Europę. Uważam, że powinniśmy pamiętać o tym wydarzeniu, szczególnie w związku ze zbliżającą się setną rocznicą cudu nad Wisłą. Nawała bolszewicka przyszła, jak wiadomo, nagle. Z początku Warszawy żartowali sobie z tego całego najazdu, i ogół mieszkańców nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Dnia 10 sierpnia w nocy usłyszeliśmy jakiś dziwny huk, zerwaliśmy się na równe nogi i jedna z nas zatelefonowała do komendy placu z zapytaniem, co to jest. Odpowiedziano, że to huk armat bolszewickich. W czwartek od rana zaczęły strzały armatnie grzmieć coraz doniosłej. Nieprzyjaciel zbliżał się do wrót Warszawy. Biuletyny wojenne przynosiły coraz czarniejsze wieści. W piątek rano dostaliśmy rozkaz opróżnić szpital, gdy strzały armatnie zaczęły już dolatywać w okolicach Pragi. Ranni przybyli z okolic Radzymina mówili, że bolszewicy na pewno koło soboty wejdą do Warszawy. Wieczorem najciężej ranni zostali wysłani dalej, ale w nocy zaczęła przybywać nowa partia. I gdybyście wiedzieli, kogo przynosili na noszach. Nie starych żołnierzy, ale wprost dzieciaków i wyrostków. Wszystko to nawet nie w uniformach, wielu bez butów, z ranami, w bardzo wielu wypadkach kutymi, co znaczy, że ci malcy potykali się już pierś o pierś. Jeden z nich, gdyśmy go położyli na łóżko i zrobiły opatrunek, to pierwsze słowa, jakie wyszły z jego ust, były: mamo, mamo, gdzie jesteś? Z innym chłopakiem, który był uczniem 6 klasy gimnazjalnej, związana jest scena jeszcze bardziej przejmująca, bo gdy na chwilę uzyskał przytomność, zawołał: Polsko, choć ja umieram, lecz ty będziesz wolna.